Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Survival na mapie Korpi. No, dzisiaj mamy w końcu do skoszenia to poletko tutaj z soją, aczkolwiek cena nie jest zadowalająca, bo no spadło, no nie ukrywajmy. Druga rzecz, muszę trawę skosić i myślę, że chyba będzie trzeba sadzić już i tak jak powiedziałem wcześniej, spróbuję zasadzić rzepak, żeby uderzyć w wysoką cenę. Jeśli dojdzie do skutku, jeśli dojrzeje szybko. Także myślę, że w tym kierunku pójdę. Zobaczymy, sprawdzimy, czy ten system się sprawdzi. Druga rzecz, jeśli uda mi się zebrać tę soję, to ja tutaj planuję, tylko teraz właśnie nie wiem, czy jeszcze nie trzeba będzie trochę drzew przyciąć jeszcze całkowicie tutaj. Chociaż no nie wiem, zastanowię się, bo chcę sobie powiększyć pole tutaj, zrobić taki większy, taki dziwny kształt. Obecną chwilę, bo ja tu chciałem zagospodarować, jakieś budynki postawić albo coś, ale i tak na razie te fundusze jakoś szybko nie przypływają, więc postanowiłem powiększyć pole, żeby więcej było tego materiału z tego. Zobaczymy, czy to w ogóle wypali. Z tego co widzę, to te przychody z tych zbiorów to nie są jakieś takie rewelacyjne. Ja tam większe pieniądze mam z tej kiszonki jak na razie. Ale niestety muszę wykorzystać to miejsce w ten sposób, a później najwyżej zmienię ukształtowanie, coś tam porobię, jeśli przyjdzie taka możliwość. Dobra, gdzie to jest? Wiecie, poza tu przyjechałem? No. Właśnie, po to. 13 wchodzi, raz. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem. Oj, z tymi beczkami. Nie wiedziałem, że to będzie aż takie czasochłonne. Fajna sprawa, ale fajnie by było, jakby był jakaś paleta z tymi beczkami, żeby też można było sobie zakupić i żeby był wybór albo tak, żeby sobie ładować te beczki. Bo tak szczerze mówiąc, cena do tej ropy, no i cena ropy do tej pracy, którą trzeba włożyć przy uzupełnianiu tych beczek, no to nie jest jakaś, jak to powiedzieć, adekwatna lub motywująca. Jedyne jeszcze, co mnie motywuje, to że kiedy postawię tą rafinerię, no to będzie z tego jakiś pieniążek. A na obecną chwilę to jest taka inwestycja w biznes. Na razie się nic nie wraca. Troszeczkę to jest, powiem wam, frustrujące, jeśli tak w grze się człowiek zawiesi i nie ma żadnego progresu. No, 13 beczek wchodzi na pick-upa, będzie spoko. Mi jeszcze do rafinerii brakuje 20 tysięcy, więc no, jeszcze trochę. Szkoda, że to drzewo tak strasznie spada w dół. No, chodzi mi o węgiel drzewny. I trzeba strasznie długo czekać na odpowiednią cenę, żeby nie stracić. Ale myślę, że jak już osiągnę ten cel tej rafinerii, to już będzie później z górki, bo muszę później pomyśleć tylko na odpowiednią inwestycję, żeby jakąś produkcję uruchomić, żeby to jakoś przyspieszyło teraz z buta.
ta ilość tego węgla tutaj już jest dość okazała, powiem wam szczerze. Jeszcze żeby też tak było z tą ropą później, to będzie fajnie. Zobaczymy. Dobra, więc tak, no mniej więcej plan wiecie jaki jest na dzisiaj. Także zabieram się do roboty. Zobaczę ile tam dostanę za ten, za tą soję. No i tyle. A więc przyspieszamy. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
zasiania, ale w końcu no, udało się. Myślę, że to pole będzie wyglądać w miarę jakoś. Trochę się pozmienimy teraz tutaj krajobraz. Nie wiem, czy się też nie wbrałem z motyką na słońce. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji i będzie wszystko dobrze. Powiem wam, jak tak chciałem, to dość mało brało tych nasion. Także fajnie, cieszę się z tego powodu. A druga rzecz, no trochę będzie pracy przy tym. Najwięcej było z orką, ale teraz zobaczymy, jak to będzie wzrastać, bo trzeba będzie zrobić opryski, jeśli będą jakieś chwasty. Znaczy tutaj na tym całości nie będzie, tylko na tym pewnie, co już było. Więc muszę to zobaczyć z góry, jak to wygląda. No, dość spore to poletko teraz jest. No fajnie to teraz wyszło. Żeby tu jeszcze pozmieniać coś? A, myślę, że nie, bo jeszcze zastanawiałem się, czy by tego skrawka nie zrobić. To by było już całkiem mega, nie? Powiększyć tutaj. Tylko boję się, że ten harwester może nie wydolić. Albo ten. Jeszcze mam za mały sprzęt na większe pola. Tak samo z trawą. Ja tu się zajeżdżam z tą kosiarką, jest za mała. Dobra. Ale myślę, że będzie ok. No nic, co jeszcze mi zostaje? No zostaje mi jeszcze trawę, na razie sobie odpuszczam jeszcze dzisiaj. Ale muszę zrobić znowu pewnie miejsce na ten, na węgiel. No już powoli się zapełnia szumnie. Także znowu będę musiał trochę palet podkładać. No i co? Udało mi się tą soję sprzedać nawet za dobrą cenę. Aczkolwiek no jej tu było więcej niż na tamtym polu. Więc suma suram, suma w sumie to ten wyszła dobra nawet cena, bo za obydwa pola coś, nie wiem, 3000. Także dobra cena wyszła, ale od razu musiałem wrzucić pieniądze w naprawę traktoru. No i tak to się przedstawiają z realia tutaj. I sytuacja. Dobra, nie wiem, gdzie ten węgiel odkładać już. To dość sporo tego już mam. O, i z niecierpliwością czeka na ten grudzień. Będą prezenty, będą. Co jest? Dobra. Ej, no i cofają. Dobra. Także ten. Jeszcze dwie palety wrzucę i myślę, że powinno wystarczyć. Jeszcze muszę zerknąć, jak zwierzęta, czy kurki, jak tam wyglądają. To jeszcze będzie pomyśleć coś o zwierzętach. No teraz. Tak sobie myślę, no nie ma co na razie planować, co dalej, dopóki nie uzbieram tych 70 tysięcy, nie postawię tej rafinerii, bo to jest właśnie kluczowe, tak jak to już wspomniałem. A resztę to nie wiem, co będę dalej robił. Nie wiem, jakoś nie mam na razie planów. Na pewno będą zwierzęta, będę dodawał. Znaczy będę chciał mieć tutaj zwierzęta. Muszę przejrzeć jeszcze w ogóle listę i przemyśleć, jakie w ogóle, od jakich produkcji to zacząć, bo tak jak na przykład z tym węglem, ja teraz tracę czas, bo węgiel, no, cena węgla spadła, wartość, no i teraz niepotrzebnie czas marnuję. Także będę musiał wziąć sobie tutaj popatrzeć się, przeglądnąć produkcję
produkty, które, jakie ceny są, żeby wybrać te, które najmniej tracą na wartości. To jest jednak kluczowe na pierwszych, no na początku rozgrywki, bo jak widać, później jest problem z progresem. Dobra, myślę, że tak. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to myślę o tym, żeby przygotować tam teren pod rafinerię, czyli tam drzewostan trochę powycinać przy skupie, bo tam będzie stała rafineria. Także dorzucę trochę drzewa znowu, bo się zrobiło miejsce. Znaczy do jutra się zrobi miejsce więcej, także. I co jeszcze? No, na pewno będzie trawa do skoszenia. Trawy będzie tym razem mniej, bo powiększyłem pole, więc będzie mniejszy dochód znowu. Ale mam nadzieję, że to się wyrówna w cenie, jak sprzedam ten rzepak. No i właśnie, a propos rzepaku jeszcze, czy on się ten, czy on zdąży dojrzeć do ceny? Zobaczymy, jak on szybko dojrzeje, bo to też będzie kluczowe, czy ten eksperyment się uda. Tak wyskalować czas, żeby był w cenie ten rzepak. No i 3 palety jeszcze zostały i już będzie ogarnięty temat z węglem. Tyle planów jest do zrealizowania po tej rafinerii, że nie wiem, od którego zacząć. Przydałoby się to, a funduszy nie. Zobaczymy, w jakim stanie będzie jutro rzepak. Na pewno część trzeba będzie odkwaścić. Tylko żeby rósł jak najszybciej. I tak w sumie tak zostaje mi ten rzepak chyba sierpień, wrzesień, październik. W październiku chyba był cenie, mi się wydaje. Już normalnie muszę zerknąć. Teraz popatrzymy, jeśli chodzi o rzepak. Listopad, dobra. Czyli mamy raz, dwa, trzy. No, do grudnia, bo jeszcze w grudniu tak dużo nie spadnie. Żeby z tego jakiś pieniądz był w końcu. Dobra, ja już nie będę przeciągać. W sumie to już kończę tutaj ten dzień. Więcej już tutaj nic nie mam do roboty. To jest rzecz, którą miałem ogarnąć jutro. Zobaczymy, jak ten rzepak będzie wyglądał. Trzeba będzie sprzedać znowu tam z ogródka rzeczy, które obrodziły, że tak powiem. No i co jeszcze? No i pewnie trafa będzie do ogarnięcia jutro. Więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie na dzień dzisiejszy wystarczy. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was. No i jutrzejszy dzień myślę, że będzie bardziej emocjonujący. Z mojej strony to wszystko. Na razie pozdrawiam Was gorąco.
Cześć.